Rozporządzenie gubernatora doktora Fischera z dnia 10 listopada 1941 roku. Karze śmierci podlega ten, kto Żydom udziela świadomie schronienia lub w inny sposób pomaga. Osądzenie nastąpi przez sąd specjalny w Warszawie. Zwracam całej ludności polskiej uwagę na to nowe postanowienie ustawowe, ponieważ odtąd będzie stosowana bezlitosna surowość. Relacja z czasów wojny i okupacji. Będzie to oparte wyłącznie na autentycznych faktach sprawozdanie o wspólnym losie Polaków i Żydów w kraju podbitym przez wspólnego wroga. Na ziemi, która przez wieki była ich wspólną ojczyzną. Wrzesień 1939 roku. Początek niemieckiej okupacji w Polsce. Pierwsze getto, jakie stworzyli hitlerowcy, przeznaczone było dla całego narodu polskiego. Nazywało się Generalna Gubernia. Polakom odebrano podstawowe prawa obywatelskie i ludzkie. Przekreślono tradycje narodowe, rozpoczęto prześladowanie polskiej kultury, obyczaju, języka. Oto Hans Frank. Pan życia i śmierci 18 milionów Polaków w Generalnej Guberni. Wymierzony był przeciwko całemu społeczeństwu. Miliony Polaków znalazły się w obozach koncentracyjnych. Wysiedlenia z terenów przeznaczonych dla niemieckich kolonistów. Miliony Polaków wywieziono do Niemiec do niewolniczej pracy na roli i w przemyśle. Znak z literą P. Pierwszy symbol hańby, którym znakowano Polaków jak robocze bydło. Bezwzględny rabunek zasobów materialnych Polski, zwłaszcza surowców przemysłowych i żywności, miał przyspieszyć wyniszczenie i unicestwienie narodu polskiego. Dla Polaków pozostawiono tylko tyle, ile trzeba było do podtrzymania egzystencji i sił do pracy dla Niemców. Już od pierwszych miesięcy okupacji nasilenie terroru było jednakowe wobec wszystkich mieszkańców Generalnej Guberni, bez względu na ich pochodzenie. Ale większość Żydów polskich jeszcze nie rozumiała tej spójności. Jeszcze nie dostrzegali całej grozy niemieckich zamiarów wobec podbitej Polski, a więc i wobec nich. Zamknięci w swych odrębnościach religijnych i obyczajowych myśleli o sobie wciąż jako o narodzie szczególnym i wybranym. Jeśli nawet przeczuwali zagładę, to modlili się tylko do swego Boga o cud dla siebie.
pozostawali wtedy, gdy stało się jasne, że Niemcy gotują im ten sam los jak całemu narodowi polskiemu. A byli przecież jego częścią wcale niemałą. Przed wojną obliczano społeczność żydowską w Polsce na przeszło 3 miliony. Stali jednak na uboczu walki, podjętej także w ich obronie przez polskie organizacje podziemne już od pierwszych dni okupacji. Na terror okupanta pierwszą odpowiedzią był sabotaż przemysłowy i podziemna propaganda, podtrzymująca wiarę w zwycięstwo. Zarządzenia represyjne przeciwko ludności żydowskiej traktowano od początku jako część akcji wymierzonej w całe polskie społeczeństwo. Niemcy zapędzili Żydów do gett utworzonych w większych miastach ponad murami. Przerzucone zostały natychmiast mosty pomocy. Jako mały dzieciak wychowywałem się razem, to się zżyłem. Zupełnie ja nie odróżniałem, co to jest Żyd, powiedzmy, a ja Polak. Kiedy już przyszła ta okupacja, bo ja z zawodu to murarz. Kilku murarzy pracowało przy tym murze. To już wtedy już się zaczęło, kiedy ogradzane było, to już powiedzmy do robotników, że każdy jeden, który przychodzi do pracy, ile ma możliwości, skąd zebrać chleba i jakieś mąki, grochu, to żeby już przynosili. To się zaczęła pierwsza ta pomoc. To była dobrowolna zbiórka, bo powiedzmy tak, zrobiłem sobie skrzynkę, chodziłem z tą skrzynką po Warszawie, miałem jeszcze takiego do pomocy jednego, nazwiska nie pamiętam jego. Tylko dziobaty to dziobaty. Zbieraliśmy bieliznę, żywność. Kto mógł? Mniejsze paczki to można było przerzucać. Bo nieraz słyszę dzisiaj, powiedzmy, że worki. Nie tak łatwo było worek przerzucić. 30 kilo, 40 to niemożliwe było, żeby to tak przerzucić. To oni to z tamtej strony, z tymi chatami. I tu z tym workiem. Oczywiście tam ich też pilnowali, tak samo i u nas. Bo przecież paru ludzi padło. Kaczor, syn jego, panie, no... takiej akcji tylko zdążył pierwsze zaczepienie, pociąganie, później strzały, panie, no i został zabity. Ja zdążyłem odskoczyć, mur był wysoki, od okopowy tam, od żytni, to tam właśnie taka umowa przez tych małych, dzień i godzina. Umówione było, jeżeli przeleciało trzy kamienie, tak, to niebezpieczeństwo. Jeżeli przeleciał tylko jeden kamień, to znaczy wolno. To właśnie o takie, jak tutaj jest ten rysunek właśnie. Tam przez te dziury takie przy kanałach, przy rysztokach, to tam tylko oni takie małe te przychodzili. Do tych smyków się prowadziło w dane miejsce. Ile mu się mogło nabić tych? No bo tam, jak oni opowiadali, to tam powiedzmy ogromnie. I z wodą było krucho i trzy powiedzmy takie. Była sprawa wówczas najważniejsza. Ratować ludzi w getcie przed śmiercią głodową. Dzieci żydowskie przemykały się przez mury z żywnością otrzymaną po tamtej stronie. A przecież za wszelkie kontakty z gettem groziły i dostawcom najsurowsze represje. Mówi Tadeusz Bednarczyk, jeden z organizatorów ruchu podziemnego w Warszawie. Przerzut i szmugiel żywności był bardzo ważnym problemem. I przerzucając, powiedzmy, tylko pół kilograma żywności tej najtańszej, jak kartofle, chleb, otrzymujemy zawrotną ilość 250 ton żywności, którą trzeba było przerzucić codziennie do getta dla półmilionowej masy Żydów mieszkających w 1941 roku. Poza gettem sytuacja żywnościowa była również bardzo ciężka. Niemcy konfiskowali produkty rolne, nakładali na chłopów rabunkowe kontyngenty. Kronikarz lat okupacji, Ludwik Landau, pisał już w roku 1940. W tych warunkach widmo głodu staje wyraziście przed całą ludnością generalnej guberni. Oczywiście nie przed wszystkimi. W samym getcie nastąpił drastyczny podział na kilka grup. Tysiące ludzi umierały codziennie z głodu. Tysiące wegetowały na granicy życia i śmierci.
Ale nie brakowało i takich, którzy w tej tragicznej sytuacji przejawiali skrajny egoizm, brak poczucia solidarności z ginącymi współbraćmi. Aferzyści bez skrupułów, wojenni dorobkiewicze, spekulanci, współpracownicy hitlerowców. Byli tacy i po tamtej stronie muru, ale tu w getcie taka postawa była szczególnie odrażająca. Widziałam ostatnio ten film angielski, warszawski getto. Byłam zdziwiona, że to było w tym ujęciu, że pokazano tylko biednych, tylko rzeczywiście tą skrajną nędzę, bo ja getto widziałam też z innej strony. Ja widziałam luksus. Widziałam takie siostry Wendland, które chodziły w futrach, prawda? I bez opasek miały zezwolenie Niemców na to. Ludzie bogaci, na przykład taki pan Lejzerowicz i jego żona, garbarni mieli. Więc jak szli, to byli zupełnie wyłączeni od tego. Widziałam ten hotel Brytania słynny z lokalem w podziemiach, gdzie się cudownie bawili i Żydzi, i Niemcy. Widziałam pana Kona i Hellera, którzy współpracowali z Gestapo. Pamiętam, jak żona, nie wiem, czy Kona, czy Hellera, urodziła syna. To całe Gestapo, samochody, prawda, stały na tym przyjęciu. Na ulicy Leszno też była taka kawiarnia. Tam przychodzili ludzie, gdzie, powiedzmy, nie było widać po nich ani nędzy, ani brudu, ani biedy, ani... Rozmawiali tak, jakby, powiedzmy, siedzieli przed wojną w ziemiańskiej. Ja nie rozumiałam tego. Zdjęcia hitlerowskie, zapewne inscenizowane, ale tak przecież było w rzeczywistości. Tam były niesamowite ilości alkoholu wypijane. Tam była jakaś orgia, no mniej więcej takie stworzenie sobie warunków jak w Dolce Vita. Co mnie zastanawiało, przechodząc ulicą, absolutnie nie zauważałam jakiejś reakcji na trupy leżące, na biedotę, żadnej chęci pomocy. Dlaczego my zajęliśmy się w czasie okupacji pomocą Żydom? Żadnych specjalnych, powiedzmy, koneksji po temu, żeśmy nie mieli. Bestialski stosunek do Żydów w każdym z uczciwych Polaków musiał wywoływać bunt. No i we mnie, który należałem do AK i nie zalecam... Mówi doktor Jan Żabiński, odznaczony za ratowanie Żydów izraelskim medalem sprawiedliwego. I w związku z tym dokładałem wszelkich sił, ażeby ludziom pomóc. Ludziom tym nieszczęśliwym, tym, nad którymi się tak niesłychanie pastwili. I tutaj właśnie chciałbym podkreślić rolę w danym przypadku. Nie tyle moją, co mojej żony. Powstała u nas zaraz po wojnie taka nieco niemal przesadzona legenda właśnie, o tych niezliczonych ilościach ludzi, którzy przez nasz dom przechodzili i ten dom, który był willą służbową w zoo. Bo wszyscy mówili, no tam w ich domu się nic nikomu nie stanie. Otóż u nas była przeważnie inteligencja, no więc mieliśmy bardzo słynną rzeźbiarkę Magdalenę Gross, animalistkę, wielką przyjaciółkę zoo, która miała swoje modele u nas, prawda. Ale sprawa była bardzo ryzykowna, bo oni bardzo źle mówili po polsku, i wszyscy mieli niesłychanie wyraźny typ, właśnie semicki. Więc oni początkowo przebywali na terenie takim naszego dawnego pomieszczenia dla zwierząt, które miało takie klatki i korytarze podziemne. U nas była taka umówiona melodia z operetki Offenbacha, Piękna Helena. No i wtedy, powiedzmy, te osoby, które były podejrzane, musiały uciekać. Pomoc Żydom niosły podziemne organizacje polityczne i wojskowe, różne środowiska społeczne, grupy Solidarności Obywatelskiej i pojedyncze osoby niezwiązane z żadną akcją. Liczbę tych, których ratowano, ocenia się na przeszło 100 tysięcy osób.
stosunek polskiego ruchu lewicowego w okresie okupacji do grup żydowskich, do ich położenia, był taki jak całego społeczeństwa. Mówi dowódca Gwardii Ludowej na Lubelszczyźnie Kazimierz Sidor. Traktowano od wieków jako część społeczeństwa polskiego i innego stosunku nie mogło być, że przytoczę tylko jeden wypadek wsi Białka z okolic Lasów Parczewskich, gdzie za ukrycie kobiety żydowskiego pochodzenia Niemcy rozstrzelali 96 mężczyzn z tej wsi. Ona powiedziała, jeśli pan mnie pomoże, to i dziecko pan zabierze. Ja mówię, przyjdziałeś z panią, uzgodniłem, że pani wyjdzie razem z kolumną, a dziecko jest sztuka zabrać i nazajutrz ubrany w jazdy sjońską wyszedłem razem z tym dzieckiem. I był moment taki po prostu dramatyczny. To dziecko chwyciło mnie tutaj za szyję, a ja trzymałem ją tak i zasłonięty przez tych bojowników przyszedłem przez bramę. I dziecko zostało uratowane. Dziewczynka żyje, nazywa się Alicja Lando. Dziś mówi się o tym jak o czymś prostym i oczywistym. Wtedy decyzja przyjścia Żydom z pomocą miała tylko dwa wymiary. Życia albo śmierci. Do wojska, no a matka w getcie pozostawała. Wzięliśmy z mężem tą dziewczynkę i ochrzciliśmy ją, bo moje dzieci chodziły do kościoła, więc chciałam, żeby ona weszła w nurt życia naszego. I do szkoły ją zapisałam. Moja córeczka do Hofmanowej chodziła i ona też chodziła do Hofmanowej. No i to zrobiła się taka nasza dziewczynka. I bardzo przywiązaliśmy się do niej, także później jak matka ją chciała zabrać, to ona płakała i ja płakałam, bo naprawdę najserdeczniejsze, najmilsze dziecko w domu było. W tej chwili, kiedy to sobie przypominam, to naprawdę no trochę jestem zażenowana, że to ma pójść aż do telewizji, czy do filmu dokumentalnego. Każdy człowiek na moim miejscu chyba to powinien zrobić. Trochę było trudności z moim mężem, bo dziecko było maleńkie i mąż trudno się dawał nakłonić na to, żeby przyjąć tę tak zwaną panią Zosię do nas. Ale okazała się życzliwym człowiekiem dla nas. Przez cały ten okres była naprawdę naszym przyjacielem. Po 1944 roku pozostała z nami jeszcze tylko parę dni. Potem straciliśmy ją jakoś, prawda, z oczu. Spotkałam ją kiedyś jeszcze w Alejach Ujazdowskich. Dowiedziałam się, że wychodzi za mąż. No taki epizod z tego pobytu jeszcze ciekawy. To, że żeby ocalić swoje własne dziecko, pani Zosia podrzuciła jej do domu dziecka. To gdzieś było w okolicy Zielnej. Prosiła mnie o to, żebym parę razy tam chodziła, żebym się dowiadywała, jak to dziecko się czuje. Przynosiła mi te wiadomości, a potem była okazja umieszczenia dziecka w jakimś, prawda, klasztorze, o ile pamiętam, orionistów, ojców orionistów. I przewiozłam to dziecko z tego domu dziecka do jakiegoś krańca Warszawy, może to był Grochów, może to była Praga, już w tej chwili zupełnie nie pamiętam. Wiem, że to zrobiłam z wielkim lękiem, bo akurat byli gestapowcy w tym samym wagonie, tramwaju. I dziecko było wybitnie semickie i bałam się, wtedy się bałam. To może jedyny taki moment, kiedy się bałam. Wko zapomniało o swych opiekunach, zerwało kontakty, opuściło Polskę. Inni pozostali w kraju, który był dla nich i jest nadal jedyną ojczyzną. Odnaleźli swych przyjaciół, wciąż uważają się za członków rodziny, za dzieci tych, którym jak własnym rodzicom zawdzięczają życie. Mówią wybawcy Marii Goldfinger i ona sama. Przyszła do mnie taka dziewczynka lat, może 12, może 13 w ten czas, zbiedzona, wychudzona, zmieniała, matka umarła na tyfus. I sama tylko jest. A czy byś i chce, no, żeby gdzieś może dostać tutaj, żeby krów paść, krowy, albo do dzieci. A myśmy mieli w ten czas dwoje małych dzieci. I żona mówi tak, ja bym wzięła tę dziewczynkę. To było to w strasznej nęki. Po prostu była, miała same rany na całym ciele. Żona moja popatrzała na to i mówi, cóż, trzeba to ratować.
wzięła tu, odwsiła, swoją wszystkie bieliznę, odzież dała, te rany postarała się o maść, to wyleczyła. Trochę byłem oburzony, tak mówię, kogoś ty przyjęła, przecież to jest dziecko, które porazi nasze dzieci, które ona mówi, nie, trzeba to ratować, trzeba, bo to jest dziecko. No zostałam, prawda, tutaj, przyszło lato, pasłam krowy, no później się okazało moje pochodzenie, musiało wyjść na jaw, prawda? Tak, no i co zrobić, przecież myśmy to nie przyjęli, to dla zysku, z litości to przyjąłem i tak sobie, ja jestem wierzący, że wola Boża, co ma być, to niech będzie, tak? Ja już miałem wyrok zasądzony, kara śmierci, ja i moja cała rodzina. Żydowską, jeżeli muszę użyć tego wyrazu, bierną, wynędzniałą i niezdolną do walki, nieorientującą się, co się dzieje. Przecież oni się nie orientowali, w jakim świecie żyją. I którzy codziennie starają się odsunąć o krok, odsunąć od siebie śmierć. Mówi pisarka Maria Kann. Tych, którzy dla ratowania własnego życia poszli na służbę Hitlerowi. Ci nie reprezentują getta, tak samo jak szmalcownicy nie reprezentują narodu polskiego. Nie tylko Polska Partia Robotnicza, nie tylko Gwardia Ludowa, gdzie pomoc dla ludności, w tym i pomoc dla ludności żydowskiej wynikała z natury, z charakteru politycznego i ideologicznego tych formacji, ale i całe społeczeństwo zgodnie z charakterem polskim, zgodnie z naszym humanizmem, zgodnie z naszym patriotyzmem pomagało ludności żydowskiej. Nawet te odlamy polityczne, które zawsze dodawano przymiotnik, że są antysemickie, w dużej mierze myślę o ruchu narodowym i myślę o postaci Mosdorfa, który był jednym z przywódców ruchu narodowego przed wojną. Mosdorfa, którego Niemcy rozstrzelali za pomoc udzielaną Żydom. W czasach pogardy każdy, kto czuł się Polakiem, stawał do walki. Pod różnymi sztandarami, ale zawsze z myślą o jednym przeciwniku i o jednym celu. Polsce wolnej i sprawiedliwej.
rzeczywistość getta, tak jak cała rzeczywistość okupacyjna, tworzyła różne postawy ludzkie. Oto, co na ten temat pisał organizator podziemia w getcie Marek Edelman. Ogół uważa, że jeżeli Żydzi spokojnie dostarczą wymaganego kontyngentu, reszta getta pozostanie na miejscu. Niemcom udało się podzielić ludność żydowską na dwie części. Jedną skazaną na śmierć, drugą mającą nadzieję utrzymania się przy życiu. I powoli, z czasem potrafią Niemcy wygrać tak jedną część przeciwko drugiej, że dojdzie do tego, że Żydzi jedni drugich poprowadzą na śmierć, byle tylko uchronić swoje własne życie. Byli więc bohaterscy przywódcy, ideowi działacze, była ogromna większość ludności getta bierna i otępiała i były szumowiny żerujące na ludzkim nieszczęściu. W żydowskiej policji pomocniczej było ponad 3000 Żydów, ponad 1000 ludzi zatrudnionych było w gminie żydowskiej, były komórki typu wywiadowczego, zorganizowane przez Niemców, przez referat żydowski w gestapo, którego kierownikiem był Untersturmführer Karl Brandt, który zorganizował swoje Befehlstelle na ulicy Żelaznej 103 w pobliżu bramy wjazdowej do getta. Ten Untersturmführer Karl Brandt zorganizował bardzo szeroką sieć żydowskich gestapowców, którzy znani byli pod kryptonimem 13 i 14, które to kryptonimy wywodzą się od adresu. Na Leszno 13 działał stary agent niemiecki Abraham Ganzweich, a jego głównym pomocnikiem, występującym zawsze w mundurze eleganckiego, wytwornego bez mała kapitana policji żydowskiej, był Dawid Sternfeld. Żydzi bogatsi uważali, że czym więcej biednych Niemcy wywiozą, tym łatwiej bogatszym będzie przeżyć. Szczególnie bogatsi Żydzi wstępowali do policji żydowskiej. Miałem taki fakt raz z jednym dygnitarzem, bo miał dużo... Polacy po drugiej stronie muru nie mogli zrozumieć, dlaczego w tak tragicznych warunkach znalazło się w getcie tylu zdrajców. Z którym zacząłem dyskutować, to było na ulicy Leszno, obecnie Świerczewskiego, przy szkole Konarskiego dawno. I mówiłem, co wy robicie? Jak wy wszystkich Żydów wyprowadzicie, to później przy was wyprowadzą, a później będą i nas wyprowadzać. A mówię, ty nie bądź taki mądry, bo ty chcesz żyć i ja chcę żyć. Niemcy powiedzieli, że jak ja będę dobrze pracował, to mnie i moją rodzinę wypuszczą z getta. Ja znałem osobiście takiego Rotholca, bokser, panie. Państwo polskie wysyłało go. Do Ameryki jeździł przecież. Ja jego spotkałem na Leszno w sodowiarni w tym mundurze. Mówię, co ty poradujesz w tym? Po świńsku postąpiłeś. Mówię, mordują, męczą, a wy jeszcze pomagacie. Ja mówię, tak Niemcy naznaczają kontyngent. To mówię, wy chodzicie siłą, panie, i wyciągacie ludzi. Jak nie chcą wam iść, to wybijecie, tłuczecie. Dlaczego to robicie, panie? Będziesz kiedyś odpowiadał. On mówi, a bo to znasz, kto przeżyje. Mówi, was tak samo wykończą. Po wyzwoleniu ja go spotkałem na rogu pański Mariański. Popatrzałem, mówię, no i co? I przeżyłeś. A co ci twoi mówią teraz? Niech i cholera weźmie. Wzywali mnie, powiada, tam do gminy i to wszystko na ten. Za jakiś czas tam dowiaduje, wyjechał. Ja mówię, gdzie wyjechał? No wyjechał do Izraela. Ja mówię, jak to do Izraela wyjechał? To jeszcze by go przyjęli do Izraela, jak on, panie, takie hece robił? Na szlakach transportów śmierci formowanych w getcie przy gorliwym udziale żydowskich policjantów polscy kolejarze starali się nieść pomoc i otuchę. Częstokroć w wagonach podrzucane były wszelkiego rodzaju łomy umożliwiające rzucenie z kółek drzwi wagonowych, że potem istniała możliwość odchylenia drzwi i ucieczki. Drogi przewozu Żydów do Treblinki były dwie. Z Warszawy przez Wołomin tuż do Małkini i Treblinki, względnie z Warszawy przez Mińsk Mazowiecki, Siedlce do Treblinki. Oczywiście, że wielu Żydów korzystało z tej okazywanej, jakby można było określić dzisiaj, wiernej pomocy, w tym, że w drodze wyskakiwali. I tym się tłumaczy, że wzdłuż torów kolejowych na tych dwóch drogach przewozu znajdowały się bardzo duże skupiska Żydów w lasach, po wioskach, ukrywali się wśród Polaków. Jedną z taką miejscowości, gdzie była większa ilość Żydów, była stacja Cegłów
28 czerwca w Cegłowie została dokonana obława masowa. Wybierali wszystkich Żydów, wybierali ludzi, którzy tych Żydów przechowywali, z tym, że w czasie oporu, jeżeli Żydzi się bronili, to byli paleni w budynkach, a Polacy, którzy, w których domach się znajdowali Żydzi, byli rozstrzeliwani. Nawet do Treblinki sięgała konspiracyjna działalność polskich kolejarzy wykorzystujących do tego celu swoje służbowe stanowiska. A wiadomość o mordowaniu Żydów, o tym, że zaistniał obóz w Treblince, to była podana natychmiast. Natychmiast została podana przeze mnie do obwodu, a wiem na pewno, telegram był podany do Londynu, do rządu londyńskiego. Wywożenie Żydów francuskich, belgijskich, holenderskich, austriackich, węgierskich, których się woziło w wagonach pierwszej, drugiej klasy, bez eskorty, ze wszystkimi szykanami. Chodziliśmy na dworzec wschodni, na zachodni, widzieliśmy te przewozy. Pytano nas, gdzie jest ten ośrodek przemysłowy dla Żydów Treblinka. Tłumaczyliśmy, co to jest ta Treblinka. Radziliśmy ucieczkę, bo jest okazja, nie ma konwoju, nie ma nic. I oczywiście oni z tego nie korzystali, bo w tym czasie siostry niemieckiego Czerwonego Krzyża roznosiły gorące napoje, podawały przez okna, rozdawały białe pieczywo, więc oni nam nie mogli wierzyć. Przecież tak sobie jeszcze dowcipnie się urządzili, wywożąc tych bogatych przemysłowców żydowskich, fabrykantów, bankierów, że nawet dla ich bagażów to były oddzielne wagony bagażowe z tyłu. Z tym, że przecież Niemcy po tym w Treblince nie mieli kłopotu ze znoszeniem walizek i z przebieraniem, bo mieli wszystko przecież w wagonach bagażowych, wystarczy tylko doczepić do pociągu i wjeść do Niemiec. Idąc dobrowolnie do śmiertelnej pułapki, mówili tym, którzy ostrzegali ich i chcieli ratować: Niemcy to mądrzy ludzie, oni nas wszystkich nie zabiją, bo muszą mieć po wojnie świadków za sobą. Niemcy mogą być źli, ale zawsze są mądrzy i wiedzą, co robią. Z takim właśnie rozumowaniem zetknął się warszawski pracownik bankowy Wojciech Juszczyk, gdy usiłował odwieść swych podopiecznych od samobójczej decyzji. Był taki Żyd, Roman, ale jak on się nazywał, nie wiem. I wyrabiali oni te papiery amerykańskie za ciężkie pieniądze, że jadą na wymianę. Blauschild, a później jak im metrykę dałem, to była Maria Brzozowska. Ona wierzyła bezgranicznie temu Romanowi. Całą rodzinę, 16 osób, przekazała do wymiany. Ja się z nimi żegnałem i mówiłem tak: ludzie, po co wy wierzycie Niemcom, kiedy oni nigdy swojego słowa nie dotrzymają? Więc ojciec tej Marysi mówi: dlaczego pan nie wierzy, mówi, nikomu? Ja mówię: nie wierzę, proszę pana, bo to jest w ogóle wykluczona rzecz. Niemcom wierzyć? I tą Marysię zabrałem. Mówię: trudno, chodź z powrotem do domu. Bo oni o 9 mieli być zabrani do hotelu polskiego. Za 2 tygodnie dostaję pismo: Allgemeine Kreditbanking Warszał, Herr Juszczyk, wszystko pan przewidział. 4 dni stoimy pod otwartym niebem za drutami. 200 osób już umarło, zabrali nam wszystko. Uporządkujmy tę relację. Po prostu Żydzi ukrywani przez pana Juszczyka uwierzyli w niemieckie bajki o neutralnych paszportach, a kiedy poznali prawdę, było już za późno. Mój jest dobry stosunek do tych ludzi, tylko mnie się w głowie nie mieści, bo może nie oni, ich powiedzmy bracia, czy powiedzmy kuzyni, że ci ludzie nie to, żeby podziękowali za to, ale odwrotnie, oni szkalują jeszcze, powinni być wdzięczni, chociaż narodowi. Warszawa Getto, 13 stycznia 1943 roku. Centrala STEM z prośbą o przekazanie New York Stefan Wiese Goldman Joint. Donosimy wam o największej zbrodni wszystkich czasów, o wymordowaniu ponad 3 milionów Żydów w Polsce. W obliczu niebezpieczeństwa zagłady żyjących jeszcze 400 tysięcy Żydów żądamy od was: pierwsze, zemsty na Niemcach; drugie, zmuszenia hitlerowców do zaprzestania mordów; trzecie, broni do walki. Bracia, resztki Żydów w Polsce żyją w przeświadczeniu, że w najstraszniejszych dniach naszej historii wy nie udzieliliście nam pomocy. Odezwijcie się, jest to nasz ostatni do was apel. Żydowski Komitet Narodowy w Polsce. Bo tylko świat przecież, świat, który dysponował samolotami, bronią, siłą, mógł pomóc Żydom. Tylko oni, nie my przecież.
dokładnie my, którzy sami, prawda, byliśmy skazani na śmierć. Naród polski stanął w obliczu zagłady. Nasilający się z każdym rokiem terror niemiecki obejmował całe społeczeństwo. Łapanki uliczne, rewizje, egzekucje, represje wobec całych rodzin, wsi, dzielnic miejskich miały na celu złamanie oporu i biologiczne wyniszczenie narodu polskiego. W takich właśnie warunkach Polacy ratowali Żydów. Przetrwało wiele takich kryjówek z czasów okupacji. Gdy Niemcy wykryli tu Żydów, traktowali jednakowo zarówno uciekinierów z getta, jak i tych, którzy udzielali im schronienia. Co do tego, nikt nie miał żadnych złudzeń. Za jednego Żyda kładło głowę nieraz kilkunastu jego opiekunów, wyławianych po kolei przez gestapo z długiego łańcucha ludzi dobrej woli. Przemyślne skrytki miały zabezpieczyć przed wsypą gospodarzy i nielegalnych lokatorów. Schowki w piwnicach i na strychach, zamaskowane zakątki. Bunkry w lesie. Ślepe mury. Wszystko to służyło sprawie ratowania ludzkiego życia. W miastach, w wielkich kamienicach ukrywało się czasem i po kilkadziesiąt osób jednocześnie. Dochodziło i do takich sytuacji, że w sąsiednich piwnicach, nic nie wiedząc o sobie, znajdowali schronienie najbliżsi przyjaciele i krewni. W miasteczkach trudniej było ukryć nieznajomych ludzi. Tutaj też najkrwawsze były represje okupanta. Tutaj był płotek ogrodzony tak, i był przykryty w stodole słomą, a tu był wykopany taki schron. Bo przecież to wycięta lucernia. A tu był szczyt niezabity, to wychodził se nieraz na powietrze i patrzał se. Gdyby Niemcy byli weszli do stodoły, to on by był pod przycież tym schronem i wyszedł tu w lucerniu. Kole stodoły. Bratu o tu porozrywało nogi, wszystko. Całkiem. Z kolegi mu... Bywały i takie sytuacje, że ginął opiekun, zaś ukrywający się przetrwał wojnę. Przywiózł go na podwyżę i już powiada, już życie kończy. A ja mówię, ja cię jeszcze po lekarza. Lekarz nie przyszedł, już życie skończył. A ten życie uratował, później wyszedł. Jeszcze miał taki gałganiusz na siebie i wyszedł do fury i Stasiu. A cóż, Stasiu, jak już nieżywy. Dnia 10 grudnia 1942 roku w miejscowości Wola Przybysławska, powiat Puławy, w odwet za przechowywanie Żydów, żandarmi niemieccy rozstrzelali siedmiu Polaków. Byli to Abramek Władysław, lat 20, Aftyka Aniela, lat 52, Aftyka Zofia, lat 17, Aftyka Marianna, lat 14, Gawron Czesław, lat 20, Gawron Leonard, lat 21. Kamiński Stanisław, lat 21. W marcu 1944 roku we wsi Ludków, powiat Błonie, żandarmi z Mszczonowa zastrzelili pięciu Polaków i dwóch Żydów. Polaków oskarżono o ukrywanie Żydów. Zginęli. Siniarski Stanisław, lat 45. Siniarska Marianna, lat 45. Siniarski Marian, lat 15. Siniarski Edward, lat 7. Siniarska Irena, lat 5. Oraz dwoje Żydów o nieustalonych nazwiskach. Egzekucji dokonano przed zabudowaniami Siniarskiego o świcie. W grudniu 1943 roku w Ciepielowie Starym, województwo Kielce, za przechowywanie Żydów zginęły rodziny Kowalskich i Obuchów żywcem spalone we własnych zagrodach. Ponieśli śmierć Kowalski Adam, lat 50, Kowalska Bronisława, lat 46, Kowalska Janina, lat 17, Kowalska Zofia, lat 13, Kowalski Henryk, lat 9, Kowalski Tadeusz, lat 2, Kowalski Stefan, lat 6, Obuch Piotr, lat 52, Obuch Helena, lat 45 oraz troje dzieci.
Właśnie pozostała z tej rodziny. Ojcowie, cała rodzina, no i bracia, i siostry. Dzieci wszystko nagnali do stodoły, benzyny zlali. Kogo zabili, to bo zabili maszynowym karabinem, a kogo nie, to żywcem spalili. My wszyscy widzieliśmy naocznie ten obraz, tą masakrę, która odbyła się na tym miejscu. Więc to była straszna chwila. Właśnie tu, w tym miejscu, zostało zamordowanych 14 osób, które przechowywały Żydów. W obozie na strychu Żydzi właśnie tu mieszkali. To nie mieszkali pod tym względem, żeby tu zamieszkiwali, tylko że byli ukryci przez obywatela Kowalskiego i Obucha, którzy byli przedwojennymi komunistami. Ale my prowadzili tych Kowalskich, to przeprowadzili tu do Obucha, do mieszkania. Prowadzili do mieszkania, to tak jak Bielecki mój stopek słun zarobili, wrzucili, zapolili i strzelali do tych ludzi. Potem jedna dziewczyna wyskoczyła, uciekała, strzelali do tych dziewczyn, zabili. Ja się potem doszedł, mi nie strzelił ich w głowę i przyszedł drugi we dwóch, jeden stanął na nim, a drugi buty z nóg ściągnął. Buty, bo była w butach z olewami, ściągnął o tej... Potem przyniesie lopatkę i zimą tak przerzucili, do obu stron ziemi dostawili i już. Mieszkali w tym Śpichrzu. Wiesz, dłuższy czas to było, że oni tak tu u nas nabywali. A babci było szkoda, dziadek to już mówił, że może już nie trzymać, bo zginie rodzina cała. I potem zginęli wszyscy. Ten Żyd, kiedy zobaczył, bo ja obserwowałam z mieszkania, on się mył. Zostawił tą miskę na środku podwórka i biegiem do stodoły. To ja mówię do babci, coś mówię, ten Żyd tak ucieka. W tym czasie wpadli Niemcy. On ich pewnie zobaczył i schował się podobnież pod saladerę. Jak oni tu wpadli, od razu w mieszkaniu zaczęli dziadka bardzo maltretować i Żydówkę. Potem wypchnęli dziadka przed dom i tu zaraz go rozstrzelili. To ciocia nie chciała się położyć, to kopali ciocię, żeby się położyła. I ciocię tu potem zabili, tu jest, jeszcze znaki są nawet. Jak pani uciekała na skos. A dwoje dzieci stało w oknie i to obserwowali. Płakali bidaki, no bo przecież widzieć takie coś to. Maja! Zadzwoniłem do mieszkania, otworzyła mi pani starsza. Powiedziałam, że szukają mnie Niemcy. Proszę o parę godzin tylko aż do zmierzchu, przechowanie mnie albo zezwolenie na to. Pani ta nie tylko, że nie odmówiła, ale bardzo chętnie przyjęła, poczęstowała nawet herbatą. I tak przesiedziałem do godziny 6 czy w pół do 7. Czesław Żak, członek Polskiej Partii Robotniczej, wyraził zgodę na przyjęcie, po porozumieniu się z jego bratem i bratową, na zakonspirowanie, prawda, całej naszej grupy. To nie było takie znowuż bardzo różowe, skoro było 13 osób, to jednakże musieli, prawda? Nie wysiedzieliby w tym jednym lokalu, bo to nie była piwnica. To był pokój nieduży, wąski. Nie pamiętam dokładnie, tam chyba Zieliński wyłuszczył. I tam były porobione pryce, które się podnosiły do góry, rozkładali te swoje majdoły i tam byli. Trudno było, doprawdy tak misternie był zorganizowany, że trudno było znaleźć, prawda, tego zamaskowanego, zakonspirowanego pokoju, gdzie było 13 osób. Nie, ktoś przychodził, prawda, przecież padali, no to wtedy oni się kryli. A jak już był spokój, to wychodzili i sobie swobodnie po mieszkaniu chodzili. W kapciach, na kranie, łyżki drewniane mieli, żeby nie wrząkać, bo to jednakże te 13 osób. Nie mogło przebywać calutki dzień, prawda, w jednym pokoju, więc wolnych od tych różnych wizyt, prawda, bo miał różne wizyty, to bądź stolarnia, więc chodzili wszyscy po pokojach, oczywiście w miękkich pantoflach. No, musiała być żelazna dyscyplina. Mówiono tylko szeptem, bo okno wychodziło na ulicę Grzybowską. No, a w tym to mieliśmy jeszcze, proszę pana, kozę i króle. Po to, żeby właśnie te obiergi, te ostatki z tych martwych, z tego wszystkiego, tym stworzeniom dać, żeby to pokój nie wynosić tych śmieci. No tam przecież gotowali sobie, prali, bo przecież nim tego nikt nie robi. Ja tylko donosiłam to, co było potrzeba, prawda? A tak to oni wszystko tak to sami oni robi. Pomiędzy sobą już oni zasadniczo gospodarzyli się tak jak i my. Niezależnie od tego, Czesław Żak jako partyjny dostarczał nam tą strawę duchową, tą podziemną prasę. To była jedyna radość dla tej grupy zamkniętej. Gdzieśmy stale czytali o niepowodzeniach, już prawda, rozpoczęły się niepowodzenia pod Stalingradem, porażki Niemców i to nas utrwaliło, jakieś nastąpiło psychiczne ukojenie. My byliśmy za wszystko odpowiedzialni, także myśmy dzielili losy z nimi razem. Bez reklamy, bez szumu,
ludzie, którzy kochają ludzi, którzy poświęcili siebie i rodziny, bo chyba byli świadomi tego, bo prawda, w razie jakiegoś wypadku, czy wpadunku, jak to się mówi, to prawda, nic bez nas już światła dziennego nie ujrza. Można pomagać ludziom materialnie, ale żeby ludziom, prawda, dla ludzi swoje głowy nastawić, to trzeba być doprawdy wspaniałym człowiekiem. Legendarny Max Józef Sobiesiak, dziś kontradmirał, wtedy dowódca zgrupowania partyzanckiego, odwiedza rodziny swych podkomendnych, z którymi razem ratował Żydów. Te sprawy są też często tematem partyzanckich wspomnień. Mówię do słowików. Pytają się pierwszego lepszego, gdzie do słowików, bo nie wiedzieli, gdzie po lasach potem, gdzie do słowików i zjeżdżali się tam. I tam się ale... zjeżdżali. A dziadek ich wyprowadzał wszystkich do lasu. Do lasu i oni siedzieli w lesie. Tamśmy ich wyciągnęli i stworzyliśmy im, znaczy wyznaczyliśmy rejon, jakieś miejsce w lesie. I oni sobie pobudowali obozy. Sami. No myśmy pomogli im tam, znaczy w jaki sposób. Powiedzieli, za nich to myśmy nie robili. Powiedzieliśmy, jak mają robić ziemianki, jak mają robić szalasy. No w jaki sposób tam jakieś latryny, nie latryny, no bo trzeba było, to masa narodu było. W sumie zebrało się około 500 ludzi. Mówi dr Zofia Szymańska, która przetrwała okupację pod Warszawą. Ja byłam naczelnym lekarzem opieki społecznej w getcie, opieki nad dzieckiem. Dobrze, ja wyszłam z getta w lipcu 1942 roku, wyprowadziłam dziecko, po które przyjechali moi znajomi, państwo Lipcowie, a mnie o godzinie w 8:30 wieczorem zabrała do siebie pani Irena Solska. I następnego dnia, przemykając się uliczkami, dotarliśmy do klasztoru na Kazimierzowską, gdzie przyjęła mnie siostra Wanda Karszyńska przełożona. Przyjechałam do Ożarowa za pośrednictwem pani profesorowej Bogdanowiczowej i babci Radlińskiej. Ja sobie wtedy zupełnie nie zdawałam sprawy z niebezpieczeństwa. Natomiast siostry wiedziały o tym bardzo dobrze, na jakie niebezpieczeństwo się narażają. I jak się dowiedziałam po wojnie, cały Ożarów wiedział o tym, że ja istnieję w tym domku, ale nikt z publiczności nie puścił pary z ust. Do ogrodu schodziłam wieczorami, natomiast w cały dzień pomagałam dwóm siostrom w pracy magisterskiej. Pomagałam siostrze Górskiej w pracy doktorskiej. Prułam stare ubrania, łuskałam fasole. Siostry były w stosunku do mnie niezmiernie ludzkie, kiedy miałam ten stan depresyjny, zajmowały się mną więcej. No, kiedy była ostatnia akcja w getcie i kiedy zginęła moja druga siostra i mój szwagier, wtedy naprawdę dla mnie świat był beznadziejny. Jeżeli nie wypiłam tego proszka trucizny cjankali, który miałam stale przy sobie, to tylko dlatego, że miałam poczucie, że muszę żyć dla dziecka i że nie mam prawa tym naprawdę bohaterskim kobietom sprawić najmniejszego kłopotu. W stosunku do Jasi i siostry były niesłychanie macierzyńskie, że dziecko to wyszło z tej całej gehenny, z tych wszystkich ucieczek, po zupełnie normalnym układem nerwowym i bez opóźnienia w nauce, to jest istny cud boski. No i wtedy ja przyszłam tutaj do Warszawy, tam, gdzie mnie wszyscy znali, bo ja nikogo nie miałam, tylko tam, gdzie mąż pracował, był kierownikiem tartaku na Radzymińskiej. Tam cała okolica mnie znała i tam poszłam szukać pomocy. I rzeczywiście dostałam schronienie u mechanika tego tartaku. To się nazywa Krekora, ale już nie żyje. I tam mieszkał 102 Radzymińska, bo on tam był takim obywatelem tej okolicy, później był drugi taki obywatel rożniatowski, on miał tam dom, jakiś sklepik, później był drugi mechanik, Janik, on pracował też w tym tartaku, to się, wie pan, to się utworzyła taka cała opiekuńcza, taki komitet opiekuńczy nade mną, mówi tak, że się pani martwi. Trudno opowiadać, naprawdę. To mówi, co się pani martwi, to pani ma pieniądze i co potrzeba, niech pani sobie kupi. Więc ja mówię, od kogo te pieniądze? To mówi, jak pani zużyje, to ja pani powiem.
No i w ten sposób tam siedziałam. Także on wtedy się zajmował mieleniem, ten, miał taki młynek i przynosili mu zboże i miał. To mówi, zboże, mąki, ile pani chce, to ja mam. A resztę to pieniądze są i ja pani przyniosę, a to kogo pani nie obchodzi, jak pani wyda, to ja pani powiem. No ja się później dowiedziałam, że to właśnie ten obywatel Różniatowski, ten mechanik z Tartaku, oni wszyscy łożyli na mnie pieniądze. Próbowano wszelkich podstępów, aby ukryć przed Niemcami ludzi skazanych na śmierć. Fałszowano metryki, zawierano małżeństwa celem uzyskania legalnych dokumentów. Oto człowiek, który w czasie okupacji zaryzykował małżeństwo z Żydówką. Myślał, że ją uratuje. Zginęła na jego oczach, rozpoznana i zastrzelona na ulicy przez gestapowca. Atmosfera okupacyjna miała różne barwy, czasem pozornie komiczne. I ona była ładna i ona musiała chodzić. Ona lubiła do kawiarni pójść i tu się pokazać. Taka typowa Lola Kranz. Nowy kapelusz, to musi go cała Warszawa widzieć. I to ją gubiło. Za każdym razem jak wyszła, to ją kosztowało. Ciutka w końcu poprosiła mnie, żebym ją zawiozła do Krakowa, że tam jej nikt nie zna, to ona będzie mogła do kawiarni chodzić jednak, a nie siedzieć w domu. Ja ją zawiozłam do Krakowa, blondynka o pięknych takich brązowych oczach, absolutnie też niepodobna do Żydówki. Została w Krakowie i po pewnym czasie ja dostaję wiadomość, że ona wyszła za mąż. Notabene za Volksdeutsch. Nazwijmy się, no, Ziutka się nareszcie cudownie urządziła. Po pewnym czasie druga wiadomość, że Ziutka wyszła za Volksdeutscha, który był Żydem, był na papierach Volksdeutscha. I zrobił jej straszną awanturę. On chciał się ratować, żeniąc się za Ryjką, a on tak strasznie wpadł. Ale i takie sytuacje, które dziś wydają się anegdotą, miały często tragiczny finał. Zobaczyłam ją stojącą właśnie z tym młodym człowiekiem, z tym szmalcownikiem, którego zresztą znałam z widzenia. Miał taką charakterystyczną plamę, taki ogień na twarz. Wolno podchodziłam, oczami dawałam jej znak, żeby w pewnym momencie wskoczyła w tramwaj, jak tramwaj się zbliży zupełnie do przystanku. Podeszłam, ona wtedy prawie w biegu wskoczyła do tramwaju, a ja zaczęłam od tego, że uderzyłam go w twarz. Kierownictwo walki podziemnej ogłosiło, że sądy specjalne cywilne okręgu warszawskiego i krakowskiego skazały za współpracę z policją niemiecką na karę śmierci i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych Tadeusza Stefana Karcza, zamieszkałego w Warszawie, wydał Niemcom Żydów obywateli polskich. Franciszka Sokołowskiego, zamieszkałego w Podkowie Leśnej, konfident i szantażysta. Antoniego Pajora tropił działaczy niepodległościowych i denuncjował Polaków ukrywających Żydów. Antoniego Skoczyńskiego, wikarego w Lubożycy, spowodował aresztowanie i następnie rozstrzelanie przez gestapo 23 Polaków. Działacze konspiracji ratowali żydowskich uciekinierów, przyjmując ich do oddziałów partyzanckich. Walka zbrojna była przecież najskuteczniejszym sposobem obrony. Byłem członkiem sztabu rejonowego Gwardii Ludowej. Myśmy opiekowali się, pomagaliśmy im w wyżywieniu i którzy wyrażali zgodę iść do oddziałów partyzanckich, tośmy ich uzbrajali i włączaliśmy do oddziałów partyzanckich. Partia Robotnicza i Gwardia Ludowa prowadziły intensywną akcję wciągania ludności żydowskiej do partyzantki. W parczeskich lasach była duża grupa ludności cywilnej żydowskiej, którą Polska Partia Robotnicza i Gwardia Ludowa chroniła
tworzyła przy niej oddziały zbrojne dla tej ochrony, dla ochrony tej ludności zbiegłej z okolicznych miasteczek, czy zbiegłej, czy odbitej z pociągów. Byli towarzysze żydowscy cenieni za swoją odwagę. Był taki wspaniały bojownik Kot, który zginął w jednej z potyczek z Niemcami. Był Hill. Chodziliśmy z założenia, że obowiązkiem każdego Polaka, w tym Polaka żydowskiego pochodzenia, jest walka z Niemcami, jest walka z hitlerowcami, jest walka o Polskę, walka o przetrwanie biologiczne tak narodu polskiego, jak żydowskiego. Niestety rezonans był raczej znikomy wśród ludności żydowskiej, która postawiła sobie tezę przetrwania za wszelką cenę, nie brania udziału w walce zbrojnej. Oto autentyczna ulotka podziemia. Prymitywny maszynopis z apelem do żydowskich współbraci. Nie idźcie bezwolnie na śmierć, walczcie. Najwyższa liczba członków Żydowskiego Związku Wojskowego wynosiła około 500 żołnierzy i osiągnęli ją oni w przeddzień wybuchu powstania 18 kwietnia 1943 roku. Zorganizowani byli w 4 kompanie strzeleckie. O dacie akcji niemieckiej byli uprzedzeni przez moją organizację na 2 tygodnie wcześniej. Byli uzbrojeni całkowicie przez Polaków. W powstanie w getcie Żydzi nie mieli więcej jak 1000 żołnierzy. W czasie walk raporty hitlerowskie donosiły. Od wczoraj część znajdujących się w akcji oddziałów jest ciągle ostrzeliwana spoza getta, a więc ze strony aryjskiej. Oddziałom szturmowym, które natychmiast przeciwdziałały, udało się w jednym wypadku schwytać 35 polskich bandytów, komunistów, których natychmiast zlikwidowano. W trakcie trwania walk w getcie, miesiącu kwietniu i maju, żołnierze polskiej konspiracji kilkadziesiąt razy interweniowali na zewnątrz murów getta, atakując posterunki niemieckie. Równocześnie dwukrotnie wchodziły oddziały zbrojne OW do getta, walcząc tam w dniach 19 i 20 kwietnia oraz w dniu 27 kwietnia. Z jakiejś piwnicy, z jakichś gruzów wyskoczył mały chłopak żydowski, który rzucił pod, dosłownie na kilka kroków, zbliżający się czołg niemiecki, czyli wóz pancerny, rzucił granat. Granat ten wybuchł, zerwał gąsienicę wozu. Myśmy wykorzystali to i wtedy, kiedy zaczął płonąć wóz niemiecki, obrzucony butelkami, natarliśmy na Niemców. W tym momencie Władysław Zajdler-Żarski, jeden z tych, którzy weszli do getta, by walczyć wspólnie z żydowskimi bojownikami. Część oddziału żydowskiego tylnymi przejściami dostała się na zaplecze Niemców. I gdy myśmy z przodu atakowali niemiecką kolumnę, z tyłu odezwały się strzały właśnie tej grupy żydowskiej. Pamiętasz jeszcze wtedy? Mówią trzej byli żołnierze AK, uczestnicy walk pod murami getta. Wyglądać ta cała akcja, współdziałanie tych grup. Więc zadanie, jakie było przed nami postawione, polegało na tym, że mieliśmy wysadzić tak z jednej strony mur getta, jak i z drugiej. Mieliśmy wkroczyć do getta, żeby zlikwidować oddziały niemieckie i wypuścić ludność żydowską w kierunku lasów Kampinosu. Wyszliśmy z tą miną, stanęliśmy koło Józefa. Wtedy otworzył się ogień, nie wiem, czyś ty zwrócił uwagę, że były w murze getta zrobione strzelnice w kierunku strony aryjskiej. I tam ukazały się lufy karabinów. Padły strzały. I w tym momencie został... O tym przekonali. I wtedy został zabity pierwszy Mudek, Morawski. Żydzi wcale nie byli przy murze. Oni byli odepchnięci. Nie, oni byli odepchnięci. Oni byli odepchnięci. I wtedy przytomność Józefa, bo wtedy byśmy... Sporo innych by jeszcze kolegów zginęło. Gdyby Józef jeszcze, jak dzisiaj pamiętam, takim kolistym ruchem rzucił granat. Jeden ja za nim, poza mur. Ja za nim rzuciłem drugi granat. I wtedy ucichł ten ogień z broni, z karabinów. Huk strzałów taki, ten łomot tych karabinów maszynowych w getcie zagłuszał wszystko, także ja w ogóle nawet się nie zorientowałem i poprzez tłum ludzi nie widziałem, co się tam stało. Dopiero jeden z moich ludzi krzyknął, że właściwie już się zaczęła akcja. Obejrzałem się w lewo i na mnie naparł ludzi uciekający i mało mnie nie przewrócili. W tym momencie ja już chciałem Stena wyjąć. Wyjąłem po prostu spod płaszcza Stena i nie mogłem go użyć. Bo chciałem od razu sprzątać tego żandarma. W sytuacji naprzeciwko nas, jeszcze jak dzisiaj pamiętam, przyklęknął jeden i drugi żandar, z kolana zaczął strzelać z karabinu. Wtedy Józef sprzątnął tego żandarma, ja rzuciłem wtedy drugi granat.
Wtedy była właściwie akcja, ale jaka akcja? Akcja związania się z Niemcami, walki już bezpośrednio, bo już leżeli ci nasi dwaj minerzy zabici, ta mina nieszczęsna leżała na środku jezdni, niedoniesiona, a myśmy się bili zaciekle, żeby w ogóle się uratować, żeby tam, tam wyjść życiem stamtąd. No. I wtedy właśnie ten karabin maszynowy, który bił tam w stronę getta, w tą ulicę, odwrócił go i gdybyśmy jeszcze tam pobyli, bo ja wiem, dwie minuty, to prawdopodobnie bez nas tam nic nie zostało. Chodzi nie tylko o broń przerzucaną za mur, nie tylko o te oddziały, które zbliżyły się do murów i walczyły razem z obrońcami getta, nie tylko nawet o Żegotę, która powstała z inicjatywy pani Zofii Kossak i miała za zadanie nieść pomoc, ratować tych, którzy ocaleli i która w tym czasie musiała zdwoić swoje wysiłki, żeby ci, którzy zdołają uciec, mieli się gdzie schronić. Obrońcom getta chodziło jeszcze o inną pomoc. Chcieli posłyszeć, że my wiemy, co się tam dzieje, że my ich rozumiemy, że my popieramy ich wysiłki. I tego słowa im nie zabrakło. Chodziło im może również, może przede wszystkim o to, ażeby słowo pomogło im nie zginąć. Bo przecież no, ginie tylko to, o czym zapomniamy, o czym, co wypada z ludzkiej pamięci. A jeżeli jest utrwalone w słowie, to wszystko pozostaje. Walczyli i ginęli, a rozsiani po całym świecie bogaci i wpływowi współbracia nie zdobyli się na nic prócz wyrazów współczucia. Międzynarodowe organizacje żydowskie nie podjęły żadnej konkretnej akcji. Minęło wiele lat. Zdawało się, że wszystko jest jasne i oczywiste, że nikt nie może mieć wątpliwości co do postawy społeczeństwa polskiego podczas okupacji. Listy z najdalszych krajów od uratowanych Żydów, którzy nie zapomnieli, komu zawdzięczają życie. Tak wyglądała żydowska dziewczynka jako córka polskiej rodziny podczas okupacji. A oto jej zdjęcie ślubne już w nowym życiu, bez strachu i grozy śmierci. Rozjechali się po wszystkich kontynentach. Dorośli założyli własne rodziny. Ilu ich było? Któż to dokładnie obliczy? Powtórzmy jeszcze raz liczbę szacunkową. Ponad 100 tysięcy. Pozostały po nich w archiwach domowych wielu polskich rodzin dziecięce rysunki wykonane w ukryciu. Fałszywe dokumenty. Fotografie. My pamiętamy, a oni, czy wszyscy pamiętają? Pytano mnie, czy w okresie likwidacji getta były przejawy antysemityzmu ze strony społeczeństwa polskiego. Cóż mogłam na to odpowiedzieć? W każdym społeczeństwie są męty. Widziałam żydowskich szpalcowników. Byli granatowi policjanci gorsi od Niemców. Ale mogę tylko podkreślić, że na ratowanie jednego Żyda składało się bohaterskie wysiłki co najmniej 20 Polaków. I że postawa społeczeństwa polskiego była pełna heroizmu i najgłębszego poświęcenia. Wstyd jest, że niestety należy powrócić do zagadnienia tak bolesnego po 20 kilku latach. Wstyd jest, że są Żydzi, którzy zapomnieli o tym, jak ich ratowano i zapomnieli o tym, że ich ojczyzną jest Polska. Bardzo bolesne jest to dla mnie, że muszę o tym wspominać.